Hej, z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś widzimy się w nieco innej scenerii. Jest już trochę ciemno, ale naprawdę bardzo, bardzo chciałam zaprezentować Wam ten przepis i się nim podzielić jak najszybciej, ponieważ jestem bardzo podekscytowana, że mi się w końcu udało zrobić wegańskie kluski leniwe. Naprawdę, ten przepis chciałam już zrobić dawno, dawno temu i miałam w zeszłym tygodniu 6 podejść i dopiero za 7 razem opatentowałam idealną recepturę na mięciutkie i przepyszne wegańskie leniwe, które są bezglutenowe, bez nabiału, bez jajek, bez dodatku cukru, więc możecie sobie pomyśleć, że one niczego nie mają i są z niczego, ale nieprawda, są z mąki owsianej i z mąki z ciecierzycy. Naprawdę smakują wybornie. Według mnie jest to przepis idealny, ale naprawdę się nakombinowałam, zanim doszłam do tego przepisu i przez ostatnie 6 dni codziennie jadłam kluski. Codziennie. Więc naprawdę uwierzcie, że bardzo się cieszę, że w końcu mi się udało i mogę zjeść coś innego. Kluski leniwe to smak mojego dzieciństwa. Zawsze, będąc trochę młodsza, przygotowywałam je sobie z serka homogenizowanego, z mąki pszennej i z jajek. Teraz, jak jestem weganką, to nie ma opcji, żebym zrobiła takie kluseczki, ale te naprawdę im dorównują i smakują według mnie może nawet lepiej niż tradycyjna wersja, którą zwykłam robić. Tak więc naprawdę jestem podekscytowana, by dać Wam ten przepis. Jeśli spróbowaliście już moje pancake'i z ciecierzycy i Wam zasmakowały, te leniwe powinny się znaleźć na liście przepisów do wypróbowania. No dobra, koniec gadania, czas pokazać Wam przepis. Do miseczki wrzuć pokrojonego dużego banana, siemię lniane, sok z cytryny oraz odrobinę oliwy z oliwek. Dodaj również mąkę z ciecierzycy oraz mąkę owsianą. Dosyp również odrobinę soli. Następnie wszystko dokładnie zblenduj. Na początku może się Tobie wydawać, że masa będzie bardzo gęsta, ale zobaczysz, że gdy banan się wblenduje, będzie ona jednolita, kremowa i bardzo, bardzo klejąca. Zostaw takie ciasto na 10 minut. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki temu nasza mąka z ciecierzycy znacznie łatwiej się ugotuje. Teraz przełóż Twoje ciasto na najlepiej drewnianą deseczkę. W międzyczasie zagotuj wodę i dosyp sól. Ciasto przed ugotowaniem będzie bardzo klejące, ale uczulam Cię, byś nie dodawał mąki, ponieważ to może spowodować, że Twoje kluski będą twarde i mniej smaczne. Przy pomocy zwilżonej łyżki wyrównaj powierzchnię ciasta na Twojej deseczce. Następnie zwilż łyżkę i formuj kluseczki. Postępuj sprawnie i szybko. Po każdej kluseczce dokładnie zwilż Twoją łyżkę, ponieważ ciasto jest bardzo klejące i będzie się do niej przylepiało. Dlatego ważne jest to, by za każdym razem zmoczyć łyżkę. Postępuj tak z całą ilością ciasta. Działaj sprawnie i szybko, aż wykorzystasz całe ciasto. Przemieszaj co jakiś czas Twoje kluseczki, by upewnić się, że się nie przyklejają do dna i gotuj je przez około 3 minuty. Po tym czasie zauważysz, że wszystkie wypłyną na wierzch. Po wypłynięciu na wierzch gotuj przez kolejne 2 minuty. Po tym czasie radzę, byś wyjął jedną kluseczkę i spróbował, czy jest ona dobra. Następnie odceć Twoje kluseczki z wody i możesz przepłukać odrobiną zimnej wody, by się do siebie nie przyklejały. Najlepszą według mnie metodą, by ocenić, czy Twoje kluski już są wystarczająco mocno ugotowane, jest to, by wyciągnąć jedną kluseczkę i spróbować, czy nadal jest wyczuwalny smak mąki z ciecierzycy. Dobrze ugotowana mąka z ciecierzycy nie posiada praktycznie żadnego smaku i nie jest wyczuwalna w tym przepisie. Dlatego po 2 minutach od wypłynięcia na wierzch Twoich kluseczek sprawdź, czy jest ona smaczna i wystarczająco mocno ugotowana. Twoje kluseczki podawaj z syropem klonowym, cynamonem i ulubionymi owocami. Kluseczki smakują najlepiej, gdy są świeżo ugotowane, jeszcze gorące. Dlatego nie zwlekaj z ich jedzeniem.
Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Jak widzicie, naprawdę są bardzo proste i nie musicie ani gotować ziemniaków, ani niczego tam specjalnie robić, żeby zrobić takie kluseczki. Wystarczy tylko zblendować składniki i ciasto jest praktycznie gotowe. Naprawdę bardzo polecam wykorzystać ten przepis. Jest on dla takich leniuszków, takie kluski leniwe dla leniuszków. I teraz kilka rzeczy dla osób, które myślą o modyfikacji tego przepisu. Tak jak wcześniej mówiłam, naprawdę próbowałam z wieloma rodzajami mąk. Naprawdę mam sporo różnych mąk. Uwierzcie, sporo. I próbowałam z wieloma z nich. I naprawdę połączenie mąki owsianej i mąki z ciecierzycy dało mi pożądany efekt. Mąka owsiana sprawia, że to ciasto jest bardzo delikatne, miękkie i takie, no, rozpływające się w ustach. A mąka z ciecierzycy jest idealna, ponieważ ścina się tak dość podobnie jak jajko i można powiedzieć, że jest to trochę taki substytut jajek. Tak więc, jeśli chcecie robić jakiekolwiek modyfikacje przepisu, to na własną odpowiedzialność. Ja nie ponoszę tej odpowiedzialności za wasze tam ten. Jeśli zależy Wam, żeby te kluseczki wyszły tak jak mi i były perfekcyjne, po prostu użyjcie mąki owsianej i mąki z ciecierzycy i nie radzę Wam robić żadnych innych kombinacji, ponieważ tak jak mówię, ja wypróbowałam już wiele sposobów przez ostatnie 6 dni i ten okazał się najlepszy. Chciałabym również skorzystać z okazji i zaprosić Was wszystkich bardzo serdecznie na moje pokazy kulinarne, które odbędą się podczas festiwalu Smaków Food Trucków w Poznaniu w najbliższą sobotę, 25 marca. Jest to miejsce, gdzie będziecie mogli zjeść bardzo dobrego fast fooda, również w wegańskiej wersji i ja będę miała przyjemność pokazać coś słodkiego od siebie. Tak więc jeśli chcecie przyjść i zobaczyć, jak robię, mogę Wam zdradzić ciasto Snickers bez pieczenia i taki pudding Raffaello, to koniecznie wpadnijcie, jeśli jesteście z Poznania lub okolic. Ktoś do mnie pisze. No, więc zapraszam serdecznie, jeśli chcecie przybić ze mną piątkę, powiedzieć cześć, zobaczyć mnie, nie wiem, cokolwiek, to widzimy się w najbliższą sobotę. Dokładną godzinę wydarzenia i wszystko napiszę Wam poniżej, w opisie pod filmem i pamiętajcie, że oczywiście wszystkie proporcje znajdują się na blogu, zawsze tam się znajdują. Nie zapomnijcie, by zasubskrybować mój kanał, dać łapkę w górę, to pokazuje mi ogromne wsparcie i chciałabym właśnie podziękować za wszystkie Wasze miłe słowa, miłe komentarze i naprawdę nie sądziłam, że mój kanał będzie tak szybko się rozwijał i rósł i naprawdę ostatnio pracuję nad fantastycznymi rzeczami, no kilka fajnych projektów różnych, innych typów filmów, bla, 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 zobaczycie w swoim czasie. Naprawdę będzie się działo, więc nie zapomnijcie, by zostać ze mną i mnie bacznie obserwować. Tak więc obserwujcie moje poczynania na Facebooku i Instagramie. Tutaj chciałabym powiedzieć, że zawsze na Instagramie jakby informacje o nowych przepisach lub o tym, co jem w ciągu dnia, zawsze pojawiają się jako pierwsze na Instagramie, jako takie zajawki. Dopiero potem na Facebooku, a już na samym końcu na YouTubie. Tak więc jeśli chcecie być na bieżąco, koniecznie ogarnijcie moje konta społecznościowe. No i możecie zapisać się nadal do mojego newslettera i dostawać powiadomienia o nowych przepisach oraz kupić mojego e-booka, jeśli jesteście zainteresowani. I nie zapomnijcie, by oznaczyć mnie na zdjęciach waszych leniwych, jeśli je wstawiacie na Facebooka lub Instagrama i dodać hashtag savory or sweet, bym mogła zobaczyć, co tam, jak tam Wam wyszło i w ogóle. Do zobaczenia niebawem. Pa, pa.